Kiedy hołdujący elityzmowi politycy nie chcieli powstać i przyjąć oklaskami oświadczenia naszego prezydenta, że Ameryka nigdy nie będzie państwem socjalistycznym, chodziło im o to, że wierzą w redystrybucję waszych wolności na ich korzyść. Stwierdzili, że tylko oni zasługują na poczucie bezpieczeństwa, my zaś nie. Socjalistyczni przywódcy w Ameryce widzą siebie i tylko siebie jako klasę chronioną. Dlatego Nancy Pelosi może rano mówić, że mur na granicy jest niemoralny i że praworządni Amerykanie nie powinni posiadać broni, a wieczorem spokojnie zasypia w swoim domu chronionym przez mury oraz oczywiście uzbrojonych agentów Secret Service. Jest tak, ponieważ Nancy Pelosi uważa siebie za należącą do klasy chronionej, zaś nas nie. Dlatego Michael Bloomberg sponsoruje polityków i ekstremistyczne organizacje, które zrobią co w ich mocy, aby zablokować wprowadzanie środków bezpieczeństwa w szkołach i będą walczyć z nauczycielami chcącymi wyszkolić się i uzbroić, aby mogli bronić dzieci przed potencjalnymi zabójcami. Po masakrach organizacje te używają dzieci jako polityczne pionki i nigdy nie przyznają, że to przez ich stanowisko przeciwne broni i NRA nasze szkoły są ciągle łatwymi celami. Michael Bloomberg uważa bowiem siebie i swoje dzieci za klasę chronioną, zaś nas i nasze dzieci nie. Dlatego właśnie Kamala Harris ma czelność porównywać agentów Urzędu Imigracyjnego do członków Ku Klux Klanu. Dlatego też chce zakazać ci posiadania broni półautomatycznej, choć sama od dziesięcioleci mieszka w kraju chronionym przez agentów Urzędu Imigracyjnego. Teraz zaś pracuje w rządowych budynkach Senatu Stanów Zjednoczonych, chronionych przez tę samą broń, na którą według niej ty nie zasługujesz. Kamala Harris uważa bowiem siebie za należącą do klasy chronionej, nas zaś nie. To właśnie socjalistyczna arogancja prowadzi gubernatora Gavina Newsom do rozbrajania praworządnych Kalifornijczyków. Robi to wszelkimi sposobami, a jednocześnie otwiera drzwi swojego stanu dla nielegalnych cudzoziemców i robi z Kalifornii schronisko dla handlarzy narkotyków, gwałcicieli i morderców. Takie schronienie oferuje im w całej Kalifornii, z wyjątkiem progu swojego domu, który oczywiście bronią mury i broń palna. Gubernator Gavin Newsom uważa się bowiem za członka klasy chronionej, nas zaś nie. Dlatego też Alexandria Ocasio-Cortez chce rozbroić pracowitych Amerykanów, a tym, którym, cytat, nie chce się pracować, dać nasze pieniądze. Alexandria Ocasio-Cortez to Saul Alinsky w damskim garniturze. Nazywa ona broń służącą ochronie naszych rodzin, bronią do celów wojennych i uśmiechając się wspiera tę samą socjalistyczną politykę rozbrajania, która doprowadziła do wojny na ulicach Wenezueli. Alexandria Ocasio-Cortez uważa bowiem siebie za należącą do klasy chronionej, nas zaś nie. Ci ludzie to tylko pierwsze krople deszczu w nadchodzącej socjalistycznej burzy. Jest to ruch zwolenników elityzmu, którzy chcą zmusić cię do porzucenia własnej wolności dla fałszywej obietnicy darmochy. Ci ludzie chcą cię rozbroić. Broń w rękach dobrych ludzi to siła. Tę siłę chcą ci odebrać i zaprząc ją do własnego wozu. Gwarantuję jednak, to się im nie uda. Ameryka nigdy nie będzie państwem socjalistycznym, bo nie dopuścimy do tego. Jesteśmy Narodowym Stowarzyszeniem Strzeleckim Ameryki, najstarszą organizacją broniącą praw człowieka na świecie i największym obrońcą osobistej wolności, jaką świat widział. My, członkowie NRA, nigdy do tego nie dopuścimy. To jest Ameryka. Tutaj prawo do samoobrony otrzymaliśmy od Boga, a nie w wyniku socjalistycznych machinacji. My wiemy, że broń palna zrównuje ludzi jak nic innego i że praworządny Amerykanin zasługuje na to samo prawo do bezpieczeństwa, jakie socjalistyczna klasa chroniona otrzymuje codziennie. Zawsze będziemy walczyć o drugą poprawkę i pozostałe prawa, tak jak to zawsze robiliśmy, walcząc o wolność. Nigdy nie ustaniemy w dążeniu do obrony Konstytucji, bo jesteśmy siłą nie do powstrzymania. Jesteśmy NRA. Dołącz do naszej walki z socjalistyczną burzą. Stań z nami na pierwszej linii, a razem obronimy ten kraj przed pełną arogancji chronioną klasą, która chce rozedrzeć Amerykę na strzępy.